Halo, halo, witam was w kolejnym odcinku, jestem Mateusz, to jest Tamatur, czyli kolejny epizod naszej przygody z naszym Wiktor Szulski. Mr. Wiktor Szulski, tak się nazywamy, Mr. Wiktor Szulski. Powinien się tak przedstawiać, jestem Wiktor Szulski, jestem Polakiem. Dobra, tu jest Lombard. Możemy tu nakręcić serial, jak chcemy. A ty za kim jesteś? A to co, nie wiesz, czy chcesz mi wpierdolić, czy nie wiem? Ja jestem człowieku za wolnym Kurdystanem. Dobra, lombardzista. Ej, ja nie wiem, to lombardzisty iść przypadkiem? Hello, hello. How can I help you, sir? Are you buying? Pledging? Art cards, old farts, top coats, key, jewelry. Coś mi jeszcze... O! Do you remember Mieszko Setsemin? He was a lone shark around here. And you're asking me because? No reason. Setsemin died a long time ago. They say someone attacked and shot him. Terrible tragedy, terrible. Even talking about him might bring bad luck. And so, life goes on here in Powiśle. Okay. Goodbye. O, rzeczywiście, to dobrze pamiętam, że przecież muszę do niego iść z jakiegoś powodu. No dobra. Czy przypadkiem, tak, wbijam levelek. A to jeszcze raz to przeczytam, to jeszcze raz zostanę na ekspanie. Okej. Okay. To dziwne, bo zwykle coś znika, tam coś jest, a tu nie ma nic. Dobra, skupmy się może na tej jednej rzeczy, żeby odszukać gaza higroskopijna strylna. Fajna. Nie interesuje mnie zbytnio gaza, ważne, że ekspa dała. Skupmy się na odszukaniu tej osoby i przy okazji możemy zgarnąć bar księżycówka. W barze coś może być. W barze zawsze są ciekawe interakcje, więc albo tam pójdziemy i dostaniemy na łeb, albo... przestań się bugować. Poszukiwanie świadkowie. Każdemu, kto udzieli informacji o nowym miejscu organizatorów nielegalnych walk na pięści w naszym mieście, pomoże w ujęciu braci znanych jako Zupa i Kac Prawy Wacław, zostanie wypłacona nagroda 50 rubli. Zgłoszenia na każdym warszawskim... Okej, okay, spoko. A co to? Przyjmuje pończochy do nadrabiania. Wspólna numer 65. Co znaczy pończochy do nadrabiania? Nie wiem. Dobra, chodźmy sobie do baru, bo jak nie wiadomo co robić, to trzeba się napić. O, razu kactenka. No widzicie? You're not from around here, I can see. Aha. Hello. Is this a bad time? It is a bad place, fancy boy. It is for the locals. I got it. I'll see myself out. Okej. Okay. No dobra, czyli do baru nie pójdziemy jednak. No, troszeczkę się zaskoczyłem, nie powiem, tutaj coś będzie. Tak, gacie. Dokładnie to. Tego potrzebowałem. Tu jest pan Dorożka. Dorożkarz. Tak, dobrze mówię? Profesor Bralczyk nie byłby ze mnie zadowolony. Dobrze, kupmy sobie cygaro, żeby mieć czym ogrzewać płuca. Dobrze czasem przysłonić sobie widok chmurą dymu. I tak nie ma tutaj na co patrzeć. W zasadzie tak. I fajny, fajny. Podoba mi się ten koncept tego, że właśnie takie rzeczy... jakby to powiedzieć... takie niby gówno, a dostajemy fajny, fajny arcik. Ja lubię ładne arciki, dlatego czasem mam fioła na punkcie jakichś takich specjalnych edycji. Jest... O, pierogi! Matko! Od razu czuję się wypełniony ciepłem, mam ochotę zasnąć, a potem obudzić się i zobaczyć przed sobą nowy, pełny półmisek. O, tak, ale bym sobie zjadł pierogi. W zasadzie wczoraj jadłem. Mrożone co prawda, bo jestem zbyt leniwy, żeby mi się chciało robić. Nie, tak naprawdę jestem zbyt zapracowany i nie mam czasu, ale... Kupuję sobie ostatnio, wcześniej kupowałem mrożonki, ale takie, słuchaj, bałagajki. Poturbowany, zaniedbany instrument, a jednak wciąż wydobywa się z niego słodka melodia. Fajna muzyczka. Ostatnio, znaczy wcześniej, może niż ostatnio, kupowałem w takich paczkach, takich, wiecie, plastikowych, nie mrożonych, tylko chłodzonych. A ostatnio kupiłem... w Biedrze sobie kupiłem malinowe, mrożone. Matko, jakie jest wybitnie dobre! Tak samo jak ten, ta zacinka. Czekajcie, do Lupanaru może chodźmy. Czekaj, bo tak, tutaj nie mogę.
Naprawdę, jak ktoś nie jadł, no oj, zajebiste. Dziwak z niego, nie? O, do pijaków zagadajmy, oni na pewno coś będą wiedzieć. Kajetan doesn't allow it. Kajetan! I don't like you, Sunny. Ty, a ty wyglądasz tak jak Kajetan. Nice shoes, no to się pizgamy. Let's get this over with. Panowie. Rozwijmy może. Może rozwijmy. Co tu mamy? Większa zadawana. Ha, dwa punkty trzeba. Okej. Okej, to jest ciekawe. To jest też dobre. Weźmy se to. Chociaż to już mam, nie? Ale weźmy se, bo to powinno być teraz jedno więcej. Właśnie. Jedno mamy więcej. Dzięki temu mogę sobie kolejną rzecz dać. Salurora szybsze, zwiększa otrzymywane obrażenia. To by było ciekawe. Mam cierpienie na 5 rund. 3 do 4. 3 do 4. To dosyć dziwne to jest. Nie ma napisane, jakie to jest, jak to jest szybka akcja. Dobrze, weźmy, żeby go zboostować, nie? Znaczy, żeby zwiększyć mu damage. Większa zadawana obrażenia o ten. W innej opcji to ja nie mam jak dać tego, że zwiększa. No dobra, niech będzie. To są tylko pijaczki, to raczej nie powinno być problemu. Chociaż widzę, że tu mają mocne perki. Dobra, czyli co? Zacznijmy od tego chyba od razu, nie? A co ty masz? Redukuje otrzymywane obrażenia, zapewnia odporność na otrzymanie nowych negatywnych stanów, okej! Okay. Czyli ciebie trzeba stłuc, a który może zadać mniej więcej obrażeń? Dobra, zacznijmy sobie od tego. I ten nasz nikt też, nasz bukowak. Weźmy mu to, zróbmy. Podwójne cierpienie na start jest zawsze dobre. Zwłaszcza, że chłop się nie może leczyć. Więc myślę, że to jest bardzo dobre. Dobra, ten nam pizgnie, ja się napiję. Dwa. Dwa skupienia, ale biją pałkami, więc nie nakładają mi. Umiejętność dotykowa wywołuje ten stan losowego wroga. Wywołuje odsłonięcie, zwiększa otrzymywane obrażenia. No to proste. Okej. I weźmy. Poczekajcie, jak ja mu. Co to nie? (18 do 21). Dobra. Pizgnijmy mu tym. Ktoś chyba powinien padnąć za chwilę. Ile? Trzy skupienia, okej. Okay. Tracę turę. Chyba. Teraz możesz być celem silnego ataku. Okej, okay, okej. Okay. To wiesz co, to ja ci tak. Przywrócimy sobie skupienie. Dobra. O Jezus! O cholera, kuźwa ty, no tak w dupę dostałem, że to po prostu zadawniona rana. Dobra, to mu zwiększy obrażenia, a to jest. A nie, to jest za tym. No dobra, ale 9, czyli 18. Jeszcze mu tu pizgłem. Nie powinien mnie zabić, powinien mi w skupienie walnąć. Oj, oj, oj. No dobra. Dobra, to mi odnowi skupienie. A jakbym wziął tego. Dobra.
No to są dwa ataki przed nim, więc okej, tu sobie przywróciłem skupienie i ten go jeszcze powinien dziabnąć. 10, death. Dobrze jest, kurde, ciężkie są te walki. Ale to dobrze, że są ciężkie. O, 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 tutaj coś jest. Madame Lulu, światowej sławy mistrzyni Tarota, przyjmuje klientów na o północy w gospodzie pod Barżantem na Browarnej 8. To miłe, aczkolwiek tam gdzieś nas nie chcieli chyba przyjąć, więc... Nie wiem, może powinienem zmienić swój ubiór? Czy co? Pierwszorzędne dekoracje i jej urządzenie posiada zakład pogrzebowy. No tak, ja już po pogrzebie, to tak troszeczkę słabo z waszej strony. No dobra, skupmy się na tym, to skupmy się na tym. Nie będę się rozpraszał, ale ja taki mam charakter, że ja się rozpraszam i mówię o 6 rzeczach na raz. Aha, to 2 kosztuje. No dobra, to poczekajmy, żeby sobie to zwiększyć o 2. Dużo tutaj tego. Gość się wydaje podejrzany. Wezwanie na komisariat. Ponownie wezwa się pana Kajetana Chruścickiego do osobistego stawiennictwa na poszczególnym posterunku głównym policji na Śródmieściu. W razie zignorowania wezwania komisarz prowadzący Pielewin. Bla, bla, bla. No dobra. Okej, okay, wyciągnij wnioski. Cóż to za wnioski? Pielewin uważa, że Kajetan jest mordercą, rybakiem. Wydaje się zdesperowany z powodu braku solidnych dowodów, a okoliczności działają na niekorzyść malarza. To tylko kwestia czasu, aż zostanie on aresztowany. Czyli zakładam, że nie jest tym. Ale tu są wszystkie malunki z tym, tak? Obrazy przedstawiają sobie martwe ciała. Mhm. Smugi fali kreślone lekką ręką dotykają martwej natury na namalowanym brzegu. Malarz zastanawiał się nad dziwnym urokiem topielców, znajdując ich w ich widoku osobliwe ukojenie. To co? Wysokie jakości przybory malarza ewidentnie stać na luksusy, a niechlujny tryb życia jest jego świadomym wyborem. Ale średnie należą do niego. Przepraszam, zadławiłem się. I też mam lepiącą się klawiaturę w jednym miejscu. Gałgany przesiągnięte są zapachem terpentyny i bezpieczeństwa. Jak gniazdo uwite na szczycie drzewa, 100-krotnie lepsze niż złota, metalowa klatka. Śpiący wśród nich mężczyzna nareszcie czuje, że jest u siebie. Ślad pewny Kajetan. Co tu mi wyciągniesz za wnioski? Kajetan jest jednocześnie żywy i martwy wewnętrznie. W osobliwym sposób nierozerwanie związany z rzeką, ale i obrazy przedstawiające zbrodnie na powieślańskich brzegach, mimo że stać go na przyrządy malarskie, preferuje życie pozbawione jakichkolwiek luksusów. Czyli jest trochę ascetą. Ej, tu jest coś jeszcze? Nie. Ho. Czyli to może on ma tą skazę i... Ale jaką skazę? Chociaż sobie, kurczę. Kup pierogi. Mogę jeszcze raz kupić pierogi? A za potem obudzić się i zacząć ze sobą nowy pełny półmisek. Jeszcze jedno? Kurde, jeszcze raz expa dostałem. Jak cudownie. Jeszcze w inne rzeczy też mogę? Nie mogę. Nie no, ale na pierogi to zawsze trzeba pójść. No to... Dobra, skonfrontujmy się z Kajetanem. No to może być jego... Czekaj, zapisałbym sobie. Może być to jego dosyć przykry finał. Nie powiem. Portmonetki. O, ho, ho. A nie ma ludziksów. A tutaj jest to ciało? Nie ma już ciała. Nic tutaj nie wykrywam moim super sensem. O, ale tu są ziomeczki. Nie, myślałem, że to są ci policjanci. Dobra, pogadajmy z nim. Zapewne przyjdą panowie policjanci. Nope. The police took the body before I could finish. But I'm sure something new will appear soon. Can I ask you a question? Whatever. I think painting those bodies has become something very important to you. I hadn't thought about it that way. It seems it has given your life a new meaning. Do you really think so? Aren't you afraid you might be arrested? You're always the first one out of the body. You paint it. To me,
You look like a murderer. Me? Why? The bodies appear on their own. Besides, let the police worry about that. If they catch the murderer, there will be no more dead bodies to pose. Right. I hadn't thought about that. I don't understand. Okay. It seems that while contemplating the lack of sense in life, you did find something you care about. Right. But that doesn't make sense. Why is it that in trying to go with the flow, I end up paddling harder? Where did I go wrong? Beautiful. Jaką? Ja ten osobliwy malarz jestem, który, za którym idzie Moirena, ale jaką on ma skazę? Obecność Moreny sprawia, że wśród mieszkańców powiesia zapanował marazm i poczucie beznadziei. To skaza Kajetana zwabiła tu Salutora, to do niej lgnie, jeśli uda mi się wydobyć, Morena będzie moja. Okej, okay. Sięgnij do skazy malarza. Przyjmujesz. Przyjrzyjmy mu się, może co? I wonder if you developed it when you tried to kill yourself, or if you had it before. It is your doubt, your resignation, your nihilism. It's time to free you from it. Can you hear me? Take a step back from him. What? What are you doing? They're arresting me, that's what. What are you arresting him for? Having strange interests? Have you got any proof? We are arresting the prime suspect. Do not obstruct us. Tell them what you told me. You are not the killer. What difference does it make? Pilevin, you know he's not the one. What can I do? This case is taking too long anyway. How are you going to sleep after this? I'm going to booze it up till I fall asleep. Preferably in moonshine. Ej, a jakbym sięgnął do tej skazy, to bym to mógł ogarnąć? And now it starts to rain. Może jest jeszcze szansa na... Ej, dobra, ale czekajcie. Zrobimy sobie tutaj zapis i wczytamy sobie, bo ja chciałbym wiedzieć. 18:10. Quick save. Okej, okay. Fajnie, jeszcze jakby się wszystko doczytało. Dobra, w zasadzie wszystko... Wszystko prowadzi do niego, więc to na pewno tak się ten quest zakończy. Ale, dobra, przewiniemy tu sobie wszystko. Zacznij drążyć temat. Pyk. Zauważ, że go mógł aresztować. Weź to. Dobra, wszystko wiemy. Sięgnij do skazy malarza. It's time to free you from it. Can you hear me? Take a step. What? There. You've got the wrong man, Pilevin. That is up to the examining magistrate to decide. Let's take him. Tell them what you told me. What difference? Pilevin, you. What can I do? How are you going? I'm going to. No dobra. Czyli tak czy tak to się zakończyło. Otrzymujesz zadanie konie na niebie. Jeśli mam zdobyć Moranę, muszę przekonać Pilevina do wznowienia śledztwa. Trzeba znaleźć prawdziwego mordercy rybaka i uniewinnić Kajetana. Okej. Okay. Sekretna mordownia. Matko, ile tego jest? Dobra, skupmy się na tym. Prowadź do wznowienia śledztwa, ale w jaki sposób? Aha, dzieciaki. Jak ty nie wiesz, o co zapytać, zapytaj dzieciaki. Get away from me! I don't want to touch it. Yellow belly. Shut up! Hey, you! What do you want here? What is that you're playing with? It's a hook from a real dead man. A dead man's hook. Quiet, you dolts! This hook is from the fisherman's victim, isn't it? So what if it is?
What's it to you? They've already caught the murderer. What if I tell you that they didn't? That they caught the wrong man? The fuck they did! Get lost! Unless we trade for it. Got anything interesting to barter with? A co za skazy mam? Mam dumę i dumę? Dobra, wymieńmy. Give me the hook because I say so. It's not a toy. Oj, Mietek! This flunky wants to show us his pecker in the bushes. You perverted fuck! Touching children, is it? I'll give you a pounding that the dungeon can only dream of. Stary, one by one. O kuźwa, dobra, nie one by one. Do, dobra. Okej, okay, to jest... okej. Okay. 7 co rundę, no to nie jest przyjemne. Okej, okay, to też nie jest przyjemne. Dobra, mamy 2 punkty. Mamy 2 punkty. Możemy sobie to wziąć. Albo możemy sobie to wziąć. Ale weźmy sobie to. I zobaczmy, co tutaj możemy zrobić. Aha. No dobra. Okej. Okay. Dobra, powiedzmy, że tak to zrobimy. Stań do walki. Nie wiem. Nie wiem, jak ich rozegram. Ale to jest tylko u mnie, tak? Masz 3 skupienia. Tylko, że... Właśnie, zaatakuj upyrem. To zaatakujmy go najpierw upyrem. Ciapnijmy mu tak. I pieprznijmy mu tak. Muszę jak najszybciej. Dobra, oni mnie pięściami biją, więc nie ma źle. Bo nie powinni mi nakładać dzięki temu tych. Jak to się nazywa? Czekaj, to jest wolna. To jest za to szybka. Dobrze, zrobimy tak. Czekaj. Ojej, ku pierwszy. Ojojoj, to nie, 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 nie. Pycha. Siła wymiaru. Fatum. Zacznijmy od cierpienia może na nim. Okej. Teraz będą mnie mniej bić, bo będą mnie bić po skupieniu. O kuźwa, ale mi zabrał tego skupienia. Co za ludzie. No dobra. 4 dostaniesz. To weźmy cię tak, skończmy. Ciebie. Osiemnaście, ale to jest wolna umiejętność. To weźmy mu, to stakujmy. No to są szybkie umiejętności. Ej, czemu 6? Ale, aha, ale on ma tego, nie? To powinien zdechnąć łatwo. Ojoj, 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 ojoj. Dobra, ten sobie padł. Temu mogę zadać 16 obrażeń i to dosyć szybko.
I tak też uczynimy. I weźmy mu. Aha, 8. Mhm. 8, albo mogę mu jeszcze bardziej to zwiększyć. Niech już się na tym nakłada cierpienie. Chyba, że tym bym mu walnął. Wadnijmy mu tak i potem powinno go to dobić, tak? Bo ja co mu robię? 16 mu zadaję. Dobra, spróbujmy. Dobra, 16. On mi zadał za 3. Aha, ten dostał za 12. Okej. Ale mój upiór mu zada, tak? 5, czyli 5 i straci 9, czyli straci, Jezus Maria, 14, czyli spadnie sobie, dobra. Okej, okay, pierwszy atak na ten cel. Okej, okay, zróbmy to w ten sposób. Tego to powinno dobić. Aha, ale nie, bo ja dostanę kontratak. Ojojoj, 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 ale zepsułem, ale zepsułem. Ale to zepsułem. Tak, zepsułem to, to totalnie. Kurde. Bo zapomniałem. Ja sobie wbiłem, ojejku, dobra. No dobra, rozwijmy taumaturgię. Czy na pewno to chcę? Kurde, tak szczerze to... Czy mi obrażenie 16 w ostatniej rundzie trwania tego stanu? To by było dobre. Tylko, że to jest podwójne i to nie mam na co tego dać nawet. No dobra, weźmy tak jak wziąłem. Właśnie, zwiększa zadawane obrażenia. Tylko nie jest podane na ile. Aha! 14 do 16. Aha. Na tej zasadzie. Dobra, to ja już czaję, jak to wszystko działa. Dobra, no się pogubiłem, jak te spele tutaj działają. Zwiększa obrażenia następnego ataku salutera o 50%. Zwiększa zadawane obrażenia. Dobra, dobra, dobra. To co jest lepsze? Zwiększa zadawane, czy zwiększa zadawane obrażenie o 50%? Zwiększa otrzymane obrażenie o 50%. Chyba zadane jest otrzymane jest lepsze, bo to nie będzie tylko dla mnie, tak? Tak mi się wydaje. Dobra, to myślę, że... Co, zaczniemy sobie od tego. Dziabniemy go upyrem. Chyba, żeby go dziabnąć tak, ja bym go dziabnął... Aha, nie mam cierpienia na nim. Dobra, to czekaj. Na pewno tym chcę zaatakować. Na pewno to chcę zrobić mu.
zrobimy sobie tak na start. Dobra. Uleczymy się upyrem najwyżej. Cecha uśpiona, dobra. Teraz powinien dostać mocno. Dobrze. Teraz coś szybkiego też bym mu dał. Aha, planowany atak. A co upyr mu zrobi? 5 do 6. Dobra, niech mu zada piątkę. Tak, zada mu piątkę. Aha, dobra, to upyr, upyr jak mu dziabnie, no to będzie jego ten. Spoko, spoko. Ja teraz muszę się przerzucić na skupienie. Jak najbardziej. On jest już martwy. Właśnie, on jest już martwy, więc przerzućmy się na tego. I zacznijmy mu... O, mogę mu za 16 dziabnąć. To byłby mocny cios. Ale ja muszę się skupić na tym, żeby bili mnie po cierpieniu. Dokładnie tak. Nie pamiętam, co to jest. Chyba 3 naturę? Nie wiem. W każdym razie teraz mnie hitną po, po skupieniu. Nie po cierpieniu. Jest dobrze. Ciabniemy mu tym oczywiście. A tobą zadamy mu to, żebym ja się uleczył. To tylko zwiększy zadawanie mu obrażeń. I jeszcze zwiększy mu tego, więc wyeliminujemy mu leczenie. No właśnie, on to uleczył się za 4, ale dostał za 8. Za 21. I to go wyeliminuje. Dobra, szkoda, żal nie użyć. To nas powinno uleczyć, dokładnie tak. Mamy 30 hapsów. On nas pizgnie, ale ja mu oddam. Tak. Więc... 15, żal nie uderzyć, nie? Pani mnie od negatywnych stanów. A to nie jest jakiś ten. Panimy mu za 15. Za 21 go wysadziłem, dobrze. I teraz tak, ciebie, co ty masz? Zapewnia odporność na trzymanie, czyli cierpienia mu nie zadamy. Za 14, a czy jest pokazane, co ty mi zrobisz? 9. 9 to przeżyje. To zrobimy ci tak. On teraz ciebie pociacha. Ty mi wysadzisz, ok. Czyli jeszcze jeden atak mi zadziasz. Za 3. Tak, za 3. To przetrwam. Dobra. Essasito. Wygrane. Dokładnie tak. I teraz dobija go upiór. A, nawet jeszcze ja jestem. No to ciekawe. To możemy walnąć to. Co? Ty, myślałem, ja byłem pewny, że upiór go dobije. Już nawet nie patrzyłem. Well, well. I admit that you know how to fight. At first, I took you for a police oath. But I was wrong. How flattered I am by your compliments. I thank you most sincerely for them. And now, I would like to get this hook. Well, after a fight like that, you earned it. Here. Hey, what's this supposed to be? I mean... Shut it! So what now? Haczyk rezonuje od zderzenia dwóch myśli. Ktoś próbował smakować agonalne wrzaski ofiary, doceniając chwilę obecną. Po zakrzywionym metalu przebiegł jednak żal za kimś nieosiągalnym, kto powinien rzucać się tutaj w konwulsjach w miejsce tego żałosnego węgorza. Okay. Piotrek is a lick spittle for the coppers. Shut your mouths! Or you lose even more teeth. I'll help you. Come find me near Antiaja's brothel. Alright, enough of this. Let's leave this place. Chłopie z kuźwa małym ojcem chrzestnym. Normalnie. Lupanarem. Cudowne, ty. Spotkajmy się pod burdelem cioci Jadzi. Co ty, coś tu było?
To znamy, kurde, to wszędzie te ulotki, te same. Dobre to było, ej, ale podoba mi się, bo nie wiem, czy to jest, zapewne to jest zasługa tego poziomu trudności, ale no, naprawdę trzeba się troszeczkę nagłowić, żeby te walki wygrać. No, przynajmniej, nie wiem, miałem takie odczucie, może ktoś zna jakiś turbo build i... Czekaj, gdzie, jak ja tam iść? O Boże, ty, jest 35 minut, no dobra, moi drodzy, to nie ma co tego przedłużać, no bo jak pójdziemy sobie tam, upadek na twarz Powiśla. Aha, upadek ma twarz Powiśla, no dobra. Bo zanim tam pójdziemy, zanim coś zrobimy, to i tak będzie się to jeszcze bardziej przedłużać, więc nie ma co, zobaczymy sobie to w kolejnym odcinku. Chyba, że jeszcze z tą panią sobie pogadamy? Z kobietą, zagadajmy z kobietą, bez imienia kobieta. I can't stand this weather. Can I help you? What are you selling? My late husband's junk. I don't need to look at all of this if I can't look at him. I'm sorry for your loss. No point brooding over it. The river giveth and the river taketh away. I have to go now. Goodbye. No to żeście pogadali, nie wiem co. Dobra, moi drodzy, jeśli się spodobało, dajcie łapkę w górę, napiszcie komentarz, zasubskrybujcie mój kanał. Ja byłem Mateusz, wy byliście wy, a to było The Taumaturge. Widzimy się jutro. Pa, pa!